Ta paka została przesłana przez chyba jeszcze większego fana AMD niż ja. Mianowicie mowa jest tutaj o Gaeno. Jeżeli czytacie komentarze pod filmami technologicznymi, na pewno Gaeno kojarzycie. Tak więc pewnie zastanawiacie się, co jest w tej paczce. A ja już wiem! Wiem i bardzo się cieszę. O tak, moi drodzy, to jest egzoszkielet. Dokładnie ta część to jest ta, której brakowało mi w moim pancerzu wspomaganym. A nie, czekaj, to nie to uniwersum. Boże, ale to było... Słuchaj, jestem załamany swoim poziomem żaru. Generalnie to Bydgoszcz i Polon 400, cokolwiek to są jakieś terminale. What? Mówiłem, że Fallout? A co to? Co to jest? XCOM? XCOM? Jak to XCOM? Z Maslow, ty i XCOM? Ale oczywiście, że nie ja i XCOM, tylko to jest po prostu siatka z XCOM. To nie jest nic z XCOM, z tego co wiem. A to jest to, co było w środku. A wy jeszcze nie wiecie, co to jest, to co było w środku. Hadysz, dokładnie tak, o to nam chodziło. Oh yeah, boy! Moi drodzy, oto jest ThinkPad. ThinkPad bardzo nietypowy, bo z czasów, kiedy jeszcze był IBM-owski. I to jest model dokładnie 2647. Jest to ThinkPad, który był wyposażony jeszcze w Pentiuma 3. Nie wiem ile miał RAM-u, chyba poniżej 1 giga jeszcze. Ok, tak więc to jest to nasze ThinkPudło. Tak się on prezentuje. Fajowski jest, bajerancki. Ma jeszcze 4x3. Z tego co wiem, to podobno działa, ale tam zdaje się, nie wiem czy miał jakiś problem, już nie pamiętam. Chyba nie miał nawet żadnego problemu. Tak więc... szybki rzut oka na porty. Tak się on prezentuje. Ja chyba nawet podobnego pokazywałem na filmie Ewolucja serii ThinkPad. Fajnie, bo już ma USB-ki, więc fajnie się nada do jakichś takich troszeczkę starszych gierek. Pokroju pewnie jakiegoś Need for Speed'a 3 czy coś takiego. Powinien sobie bez problemu poradzić z tego typu grami. Tutaj klawiatura taka se. Napęd. Mówię, że taka klawiatura trochę se, bo klawisza jednego nie ma. Ale generalnie bardzo w porządku. Nie mogę wam teraz powiedzieć, czy działa tutaj w tym miejscu, bo w tym miejscu, gdzie teraz jestem, nie mam akurat zasilacza do takiego starego ThinkPada, więc odpalę go wam w domciu. Ok, tak więc dzisiejsza paczka jest od Grzegorza. Sorry za te zwłoki w ogóle tutaj. 400S, no, dobra, nieważne, off top. Sobie pozwoliłem rozciąć wcześniej karton, ale nie zaglądałem specjalnie do środka, tak żeby był element zaskoczenia. Tak, więc mamy tutaj folię bąbelkową, którą postaram sobie odłożyć. Ładowarka. I tu się zaczynają ciekawsze rzeczy, poza tym, że mamy kolejną ładowarkę. Momentos, momentos. O Boże! Tego nie wiedziałem. To jest najlepsza Nokia, jaka była. W ogóle, ever. Najlepszy telefon, jaki Nokia wypuściła u szczytu swojej popularności. Mianowicie tak, generalnie Grzegorz powiedział, że przyśle mi telefony, ale niestety nie wiedziałem jakie, więc tu mam ten element zaskoczenia. To jest Nokia 6310, z tego co dobrze pamiętam, nie ma tutaj napisane. To jest Nokia, która ma monochromatyczny wyświetlacz, a mimo tego ma podczerwień i uwaga, Bluetootha, więc... To jest telefon, który chciałem mieć w swojej kolekcji już od bardzo, bardzo dawna, jednak osiągał takie duże ceny,
że stwierdziłem, że nie będę go kupował, a teraz go po prostu dostałem. Wow, aż mnie zamurowało. Tu mamy różne baterie, to jest do Motorolki, to jest do Nokii. Co my tam mamy dalej? Tu jest kolejna bateria. O, klapka do tego. Jestem ciekawy, czy ta Nokia działa. Musi działać, to jest niezniszczalny telefon. Pewnie rozładowana, jak znam życie. O tak. Okej, okay, ale mam ładowarki do starych Nokii, muszę ją koniecznie sprawdzić. Co my tam mamy dalej? O proszę, takiej Nokii nie widziałem, przynajmniej nie pamiętam. To jest jaka Nokia? 6150. Jeszcze taka z antenką śmieszna. Super, fajna. Co my tu mamy? O proszę, to jest świetny telefon. Już jedną Nokię E52 mam. I właśnie fajnie, że ją akurat tutaj mam przy tym. Niektórzy właśnie twierdzą, że ta Nokia E52 to był właśnie duchowy spadkobierca tego udanego 6310. I powiem wam, jest w tym sporo prawdy, bo Nokia E52 jako telefon biznesowy był naprawdę rewelacyjny. Ta Nokia miała wbudowane Wi-Fi, GPS-a, więc można powiedzieć, że to już był smartfon, który działał oczywiście pod kontrolą Symbiana. Co my tam mamy dalej? Okej, to prawdopodobnie bateria do tej Nokii. Chiki-chin. O babuszka. To jest Nokia z Symbianem, już to widzę, po logo. Świetna, nie wiem co to za jaka, moment. To jest model 3230. Ciekawy jestem pod kontrolą, którego Symbiana pracuje ta Nokia. Ale super, fajnie. Nokia z Symbianem bardzo na propsie. Pamiętam, jak kiedyś siedziałem na różnych forach dotyczących Symbiana i tam modowałem różne rzeczy. Świetne, świetne maszyny, naprawdę jak na razie. A to? Telefon, który sprawia, że wyglądamy jak biznesmen. Motorolka. Świetna. Akurat żadnej Motoroli nie mam w swojej kolekcji, co zabawne. Fajnie leży w dłoni. O tak, jak mamy taki telefon z klapką, to od razu wyglądamy jak biznesmen. Czekajcie, zerknijmy, co my tam mamy w środeczku. I to jest SUG2. To chyba jest numer seryjny. No to nie wiem, jakaś taka Motorola o skomplikowanej nazwie. W każdym razie bardzo, bardzo fajna. Okej, czekajcie, jeszcze wam tutaj ustawię wszystkie. Ja was kręcę. No powiem wam, Grzesiek, naprawdę aż jestem w szoku. Największe po prostu wrażenie sprawiła na mnie ta Nokia, bo bardzo, bardzo chciałem ją mieć. O niej trzeba kiedyś koniecznie zrobić film, bo to jest tak wyjątkowy telefon, że nie mówić o nim to byłby wręcz grzech. Naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. To są naprawdę praktycznie tutaj trzy flagowce od Nokii, które no, jak najbardziej do kolekcji będą super, więc naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Jestem... Mega mnie tym uradowałeś, naprawdę. Zwłaszcza tą Nokią. To jest niesamowity sprzęt. Dzięki wielkie, Grzesiu. Okej, okay, tak więc dzisiaj sobie rozpakujemy paczkę od Rafała i lecimy z tematem. To całkiem spora pakura. Wydaje mi się, że wiem, co jest w środku. Ho, ho. Okej. Okay. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Pudełko z AMD Athlona drugiej generacji. Kurde, szkoda, że wyrzuciłem kiedyś swoje pudełko z Phenoma. No fajnie, pudełeczko się przyda. Ustawimy je sobie tutaj, myślę. Okej, okay, co my tu mamy dalej? O! To chyba troszkę więcej niż miało być. Okej, okay. Mamy tutaj jakąś kartę graficzną. Karta graficzna na AGP. Konkretnie... Tak trochę pachnie jakby spalenistą. Radeon. O! 256 MB VRAM-u. Spoko karta. Mocniejsza niż 9200, których mam całkiem sporo, bo chyba aż 3. Co? Miała być jedna płyta, a są dwie? O panie! To żeś zaszalał, Rafał. Ok, tak więc do tego Athlona, którego wam pokazywałem, mam tutaj płytę główną. Taka ciekawa, bo ma u góry montowany RAM. RAM DDR3, jak zresztą tutaj widzicie, jest to socket AM3. Całkiem spoko płyta ASRocka. To co, może jakiś build na Phenomie by się zrobiło? Już nie robiłem jeszcze takich rzeczy, w sensie nie na YouTubie. I mamy tutaj płytę główną na socket, podpowiada nam tutaj napis
462, czyli również na AMD-ka. Ta płyta jakby taka, nie wiem, trochę po przejściach. Ciekawe, czy jest sprawna. Fajnie, ma już USB-ki, generalnie karta pod AGP, czyli zapewne z tym Radeonem, który przyszedł. Super, dzięki Ci wielkie, Rafał. Bardzo się cieszę z tej płyty na Phenoma, na soket AM3. Myślę, że może coś podziałamy, niekoniecznie z tym Athlonem X2, ale myślę, że może jakiegoś Phenoma X6 by się wsadziło, żeby tak powrócić do tego staruszka i zobaczyć, co on potrafi. A także i dziękuję za tą płytę. Mam nadzieję, że zrobię z nich jakiś pożytek. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Co? Radeon.